Zobaczcie, jakie one już są najedzone. Piękny szczupaczek u Michała. Siema, siema, witam na kanale Rapo. Cześć, witajcie. Słuchajcie, wielu z was pytało się, dlaczego nie robimy większych gum. No i po krótkich naradach postanowiliśmy zrobić Cleo w wersji 18-centymetrowej. Jest to już kawał gumy, waży 55 gram, 18 cm długości. I tak naprawdę dzisiaj jest to pierwszy dzień, gdy będziemy ją testować nad wodą. Dlatego postanowiliśmy zrobić pewien challenge. O tym opowie wam Michał. Co, będziemy łowić na zmianę na gumę tą dużą 18-centymetrową i na starą i na Cleo 12-centymetrową, tak to wygląda ta różnica. Tak, czyli to jest 12 cm i jakieś 18 gram wagi. Także łowimy na zmianę i co, będziemy się zmieniać po prostu co godzinę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, co z kolorami? Dowolność? Kolory dowolne, no. Dobra, widzimy się, jak coś wpadnie. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Także zaczynamy. Godzina za 26. Dobra, ja zaczynam dużymi. A ja od małych. Co, kolor ten sam na razie, nie? No, na razie, kolor obojętnie tam. Dobra, za godzinę zmiana. Dobra, lecimy. Mama, ale trzyma kamerka na nim. O! Było branie? Jest! Siedzi? Siedzi. Nie za duży. Masz podbierak, Michał? A, taki mały nie jest. 7 dyszek jest na pewno. No, wariuje, kurde. Wo. Nie taki mały. Jakiś tu odjeździki robi mi. Nieduży. 7 dyszek, nie? Silny strasznie, wiesz? 55 na bank. Poczymaj go chwilkę, ja rozłożę matę, ok? No dobra. Taki mały, a gruby, kurde. Chodź tu, kolego. O, grubiutki, no. O, wypił się nawet. No, prawie 80. 79, ale zobaczcie, jaki on jest gruby. Zobaczcie, jakie one już są najedzone. Bardzo silna ryba. Elegancko. Także na razie 1-0 dla dużej Cleo. Wypuszczę go jeszcze. Mhm.
Wsadzę go do wody, niech to troszkę dychnie. Ładny, ja się wydawał mniejszy, kurde. Nadszedł czas zmiany. Zakładamy 18. Janek zmienia na 12. Ja teraz wybieram taki kolorek, a ty zostajesz przy tym, tak? Ja zostaję przy tym, co teraz złapałeś. Dobra. Dobra, ja znów wracam na dużą Cleo. Tu jest dość płytko. Zobaczymy, czy się da łowić w ogóle z tym obciążeniem. A jak nie, to założymy Cleo na samej wkrętce bez główki. Zmieniamy jednak zbrojkę, bo jest dużo zielska. Także musi być guma bez żadnego obciążenia. Żeby dycha była pani 10 gram. Tak, no. To nie ma szans. Siedzi. Siedzi? Nagrywaj, Michał, bo mi bateria padła. Branie u Janka. Wziąłem tak jak dżerkiem, kurde. Ale nie mogę wejść. Ojej. Czego? Miałem. Dobra. Mały, nie? No. Nie, no nie jest taki. 60. Taki 62. Taki 60 na Cleo 18. Także jak widzicie, nie trzeba się bać dużych gum. Wypuszczamy rybkę. Siedzi. A już tam go widać. Nagrywasz, nie? Chyba. Tego mnie widać, co? No. Mały, a ten. Z żarcałą? No. Czekaj, nie, dobra, jestem chyba tutaj. Nie wyciągamy go nawet jak ty. Masz na ręce, na kotwicę.
trzeba będzie wyciągnąć. Trzeba będzie bez całej popkę. Dobra, to żyło na chwilę, żeby sobie ten i... Dobra, tam matę przeszykuj. Czekaj. Bo dobra, ja przeszykuj, trzymaj. Braka nie przeciął, no. No. Kłasz na oczy. Dobra. Trzeba poświęcić kotwicę, bo... Trzeba uratować rybę. Nagram, ile ma? 60. 64. 64, no. Jest taki... Krótki, 64. No to kolejna na dużą, nie? Tak. Dobra. To jest 3-0, tak? To wypuszczamy. O, siedzi. Takie pistolety walą na te gumy, co? Wow. Tutaj go. Okay. No, zobaczcie. Guma 18. I taki pistolecik. Ile on może mieć? 50? No, będzie miał do 50. Dobra, wypuszczamy. I musimy zmienić gumę. Siedzi. Mam. Mam. Dobra, branie. Chudy trochę, nie? No, ale 7 myszek jest. Będzie coś, no. No. Patrz, jak ładnie ubarwiony. Ładny taki czorny, nie? No. Czorny koń. Pisny. A nawet ci wypił, widzisz? Ubarwiony czy poskrobany na grzbiecie już? Poskrobał, też go skrobał, nie? Chyba. No dziwny. No wypił. No, wyciąg gumę. Pierwsza rybka dzisiaj. Na małą Kleo. Też tu ściutki. Zobaczcie, jak jest ubarwiony ślicznie. To jest 70. Naciągnięte 4. 74, tak. Ładny, też najedzony. Zobaczcie, jaki on ma brzuchol wypchany. Patrz, tu jeszcze jakiś. Czujesz? No. jakiś śledź pojedzony. No to gratulacje, panie. Piękny szczupaczek u Michała. Zobaczcie sami. Wypuszczamy. Ostatni rzut. Siedzi! Ostatni rzut! Mordę ma ładną! Mordę ma ładną! Mówiłem, że tu siedzą.
Idziesz po niego? Ładnie. Ładnie, ładnie, no. Zakończenie. No, myślę, że on do 80 może mieć. Ale ładny wyskok zrobił, co? Nie, no 80 może nie będzie miał, tak 77, 5, 7, no tak, no, no pod 80 chodzi. Ładny, ładny. Dobra, ja idę po matę. Możesz dodawać. Też tu ściutki. Zobaczcie, jakie one są na jedno. Poszedł. Szybkie podsumowanie, my już kończymy. Ogółem wpadło 6 rybek, każdy po 3 sztuki. 4 rybki wpadło na dużą kleo, 18. I 2 rybki na 12. Na mniejszą. Na mniejszą, 12-centymetrową. I co tam było? 74, najwie... nie, 79. Największy. Największy, 74, 75. Jakieś tam 60. Jakieś tam 60, drugi, takie drobniejsze. Także no co, do dzisiaj duża guma łowiła, co nie znaczy, że będzie łowić jutro, tak? To tylko tak, dzisiaj zgadza tak było. Się. W sumie bardziej rano sprawdzała się większa guma, po południu odpaliły na tą mniejszą kleo. Dokładnie. No na pewno nie trzeba się bać tych dużych gum, bo sami widzieliście, że pomimo tego, że guma prawie 20 cm, mniejsze szczupaki też atakowały. To mniejsze szczupaki atakowały, nawet takie 50-tki, także ja, no nie ja ma reguły. Ja straciłem coś większego z mojej winy, bo niestety był odkręcony hamulec. Nie wiem, co to było, no, ale zdarza się. No, także wszystko na dzisiaj. Do następnego. Dzięki wielkie. Połamania. Dzięki, trzymajcie się, cześć.